zawsze jak mam, wiesz co, okazję pojechać jakimś innym autem, no to korzystam, uwielbiam to. Czerwone światło, dawaj. Mamy jedyną szansę. Boże, obym tego nie pożałował. Jesteś trochę szalony, ale... No właśnie. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak bardzo będę żałował tej decyzji. Pan Wojtek... Samochód zmieniłem, wydam. Ja wezmę się. Bez problemu. Wezmę walizkę. W studiu jest więcej miejsca, jak to co? Zapraszam. Przepraszam, czy to pani Katarzyna? Tak. Jestem pani kierowcą. Okay. Zapraszam. Nie ten samochód, tylko tutaj byliśmy na Polaka. No, z porządnym samochodem na dodatek. Często państwo jeżdżą na tych aplikacjach? No ostatnio. Tak? Ostatnio tak. Okay. Dobry, pani Paulina. Cześć, tak. Zapraszam. W aplikacji było zaznaczone inne auto, ale no, przepraszam bardzo. Okej, okay. Nie naprawdę, nie mam się. Jest Jeep, ale on ma fajne bajery. Tak? Jest bardzo dużo miejsca, ale więcej niż w Merivie na pewno. O. Mogę się pochwalić dachem, szyberdachem, ale właśnie nie, to by było za mało. On jest na cały dach. Teraz dopiero to wykminiłem. Bo naprawdę, pierwszy raz mam ten samochód. Paszty zapięte? Tak. Co to jest za maszyna? Sam jestem zdziwiony. Witam kierowca aplikacji mobilnych. Jestem z panem właśnie tutaj, Jeepem Cherokee, takim SRT. V8 SRT, wiesz, 500 koni. Jestem po prostu zaskoczony. I pan jest zaskoczony, ja jestem zaskoczony. Pan dostał z firmy, a ja sobie się tutaj. No, ale już jedziemy, wiesz, także spokojnie. Ale pani chyba nie narzeka. Tutaj trzeba na spokojnie, bo ten Wrocław to taki... No tu się nie bardzo można rozpędzić. Nie ma pani choroby lokomocyjnej czy coś? Nie, ja czasem... ale czuć, że pan tak tepnie ten gaz, to... Dziewczyną jechać i nie nagrać. Powitajcie Paulinę. Hejka. Pozdrawiam. Jedziemy teraz, akurat stoimy, ale generalnie jedziemy i to nie banalnie. Nie banalnie, szybko. Na Opla czekałem, Merivę. Przepraszam. Jeszcze raz przepraszam. Teraz już na poważnie przepraszam. Trochę głupio mi. On jest zagazowany czy ten? Przepraszam, że się śmieję. Nie, to benzyna. No właśnie. Ja wiem, że benzyna, no tylko. 9,8. Sama benzyna. Jeszcze nic nie wiem. Dzień dobry, ja jestem pani kierowcą, ma panią Annę. Ja to koleżankę zamawiała. Dobry interes pani zrobiła, no. Że pani Anna zamówiła pani i jeszcze tak. Płaci za to. Kurde, gdzie takich znajomych ze świecą szukać? To MG, Bentley, Rolls Royce czy coś? Jeep. SRT, aż mi telefon wpadł. Na YouTube jest jakiś kanał, to też kolega tam takimi, czy tak powiem, gruby miał tam. No to fajny kanał w takim razie. Dobry pomysł miał gościu. Lamborghini. No faktycznie tam trochę bym się też zdziwiła, gdyby przyjechała taka taksówka. A nie poznaje pan? Słucham? Nie poznaje pan, posterku. Właśnie to pan jest? Dzień dobry. Ale mi pan rozbawił teraz. Tak właśnie traktowałem okiem tylko i... A to pan jest nieźle, dobra? Wcale nie ukrytej tutaj jest. A, to będzie. Proszę się trzymać teraz. 3, 2, 1. I czerwone. Ta praca po prostu mnie wykończy. O! Zielone. Masz prawo jazdy? Kurde. No nawet przy sobie, słuchaj. Nawet nie kłamię, także. Pokaż prawo jazdy. Dobra, wierzę ci. Nie, naprawdę. I karta pływacka i prawo jazdy. Pokaż kartę pływacką. Dobra. Klub Rossmann, a co chcesz? Nie, karta pływacka musi być. Jak masz kartę pływacką, to ci dam. Z 2008 roku. No, a nie jest przestarzała? Nie, brawo. Nie wiem, to czy na całe życie. Pływać. Słuchaj, to jak jazda rowerem i autem. Raz się nauczysz i już. Trochę się boję, ponieważ ten samochód... Patrz, leciutko dotkniesz gazu i on wyrywa.
Zawsze jak mam, wiesz co, okazję pojechać jakimś innym autem, no to korzystam, uwielbiam to. Czerwone światło, dawaj. Mamy jedyną szansę. Jeździłaś manualem? Automatem? No jasne. Matejka? Jestem dzisiaj... Czekaj. Shit. Mamy zielone. Jak tu się? Trochę daleko siedzę. Dobra. Jest już na tym? Dawaj, kurde. Gdzie tutaj się czekaj? Do, o tak, musisz pchnąć. O. Klasa. Co ja robię w ogóle? Boże, obym tego nie pożałował. Jesteś trochę szalony, ale... Gdzie idziemy? Bo ja się nie znam, wiesz? Na Wrocławiu. Co ja robię w ogóle? Do następnych... Świateł. Co ja zrobiłem? Ja jestem posrany. Kurde, akurat policja. Kogoś zawijają. Czekaj, uważaj, proszę na ten. Nie, nie przyznaję się. Przy tym. Przy wymijaniu. Boże, bo ja. Ja jednak. No myślę, nie że wiem, mnie czy to wpuszczą, jest... kurczę, chociaż on ale jakoś chyba nie wiem. Czuję się zagrożony. Teraz byśmy się zamili. A ja nie wiem, czemu jestem w nerwach strasznie. Co ja zrobiłem w ogóle? Ale ja. Co tu się dzieje? No dobra, nie, na spokojnie. Mhm, dzień jak co dzień. Tak, zawsze kierowcy Ubera się z pasażerami zamieniają. Nie, spoko, spoko, o tym mówiłem. Spoko? Bardzo lekutko. Dobra. Wiesz co, ja po prostu spuszczę nogę z gazu i się tak powoli tu się do tury. Kurde, ale co, kurde, klasa dziewczyna, lepsza niż ja. Zatrzymałem się tu na przystanku, bo ja... To nie chodzi o to, że... nawet nie wiem, o co chodzi, po prostu tak się boję. Ale bardzo dobrze sobie poradziłaś. I szacun, naprawdę. Dzięki. Co to jest? Myślę, że to będzie nowy, powiedz mi nowy pomysł na nagłówek. Jak to blisko siedzisz? No słuchaj, 1,65 m to wiesz, muszę sobie radzić jak. Powiedz mi teraz tak, bo cię zabiję, jak mi no, powiesz, że nie wyrażasz zgody na nagrywanie. Nie, sorry, wyrażam zgody, masz to nagrane. Co tu się właśnie muszę, stało? Się, muszę pokazać to mojemu tacie, nie? Ale ja tak poza kamerami ci powiem, że nie sądziłem, że to zrobię. Ale super fajnie. Było, podobało mi się mega, kurczę. Cieszę się. I do zobaczenia w internecie. Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło jeszcze raz. No również, dziękujemy ślicznie. Wszystkiego dobrego. Jakieś syreny policyjne się we Wrocławiu zaczęły skrzykiwać, słyszymy, więc będziemy kończyć ten odcinek. A tak już całkiem na poważnie, samochód będzie niedługo do wypożyczenia w wypożyczalni w Cylindersach, więc kto wie, może i wy będziecie mieli okazję się przejechać. Dla mnie ten samochód, pierwsze kilometry tym samochodem od 0 do 50-60 bardziej niż rakieta. Trzymajcie się, a o tym właśnie mówiłem przed wszystkim.